Witajcie kochani, z tej strony Maciek, to jest kanał Nowa Era, let's go, a ja zapraszam Was na kolejną Star Warsową recenzję na moim kanale. Dzisiaj zestaw o numerze 75333 i myśliwiec Jedi Obi-Wana Kenobiego 159,99 katalogowo oraz 282 elementy. Także co, otwieramy pudło i zaraz przechodzimy do recenzji, także zostańcie ze mną. Pudełko już przed Wami. W secie znajdują się trzy figurki, właściwie to dwie plus Astromech R4P17. Do tego po raz pierwszy Tanwi, figurka z planety klonów. No i tutaj na pewno wielu ludzi spojrzy na ten set ze względu na tą figurkę przede wszystkim. Tak się prezentuje front pudełka. Z drugiej strony mamy opisane wszystkie funkcje. Ja już sobie otworzę to pudło, bo nie ma na co czekać. A w środku znajdują się arkusz naklejek oczywiście, ale zaraz to sobie obejrzymy z bliska. Jest instrukcja fatalnie wyglądająca. Naklejek sporo, tak to się prezentuje, oraz trzy ponumerowane worki. No cóż, ja zabieram się za składanie, a my widzimy się za chwilę. Zostańcie ze mną. 75333, czyli myśliwiec Jedi Obi-Wana, jest już zbudowany i prezentuje się w ten oto sposób. Także nie pozostaje mi nic innego, jak zaprosić Was na recenzję tego naprawdę ciekawego setu. Standardowo zaczniemy sobie od figurek. W secie znajdują się trzy, a zaczniemy sobie od lewej strony, czyli od Astromecha R4P17, czyli na wzór R2D2, ten mech w takim bordowym umaszczeniu z białym kolorem oczywiście. Bardzo poprawny, tutaj się nie ma za bardzo nad czym rozczulać. Druga figurka z tego setu to Obi-Wan Kenobi, który dzierży niebieski miecz świetlny i tutaj mam jeden taki mały minusik, jeżeli chodzi o sam miecz, mianowicie jest taki mleczny kolor, to nie jest taki czysty, przejrzysty, niebieski ten drążek. Jest taki mleczny. Nie za bardzo mi się to podoba. Myślę, że powinny być bardziej transparentne te miecze. No ale cóż, tak się prezentuje. Sam Obi-Wan wygląda obłędnie, naprawdę świetna figurka. Zobaczcie te nadruki tutaj, rewelacyjnie. Mamy tutaj też kaptur. Możemy sobie ten kaptur zamienić na przykład na jego włoski, więc gdy zdejmie kaptur i założy włoski, prezentuje się w ten oto sposób. Dwa wyrazy twarzy, ten pierwszy, który tu widzicie, oraz drugi, który prezentuje się w ten oto sposób. Ma tutaj to urządzenie do połączenia się z bazą, gdy steruje swój myśliwiec. Z tyłu nadruki już nieco mniejsze, mniej takie wyraźne, ale jakieś delikatne są. No przód jednak wygląda tutaj rewelacyjnie. No myślę, że zdecydowanie w kapturze niż w tych włoskach prezentuje się o wiele bardziej korzystnie. Tak prezentuje się Obi-Wan. No i trzecia figurka. Po raz pierwszy w uniwersum LEGO Star Wars dostajemy Tawen, czyli postać, która znajdowała się na planecie, na której montowano wszystkie klony. Obi-Wan oczywiście się tam udał z misją. Pierwszy raz mamy tą figurkę, wygląda naprawdę bardzo fajnie, chociaż niektórzy troszeczkę narzekają, że jest za mała, że tutaj powinny być te dłuższe nóżki. Ja uważam, że wygląda prześwietnie. Zobaczcie na ten mold głowy, taka żyrafa. Bardzo ładnie się to prezentuje. Z tyłu mamy takowy nadruk na pleckach oraz na części tej sukni. Bardzo ładna figurka, no i tak jak wspomniałem już po raz kolejny, po raz pierwszy w uniwersum LEGO Star Wars dostajemy tego figa, no i chociażby ze względu na to warto sięgnąć po ten set. A myśliwiec już przed Wami stoi, pręży się i prezentuje. I co tutaj się znajduje? Oprócz tego, że dostajemy spory arkusz z naklejkami, tych naklejek jest sporo, tak naprawdę nadrukowany element jest tylko jeden, jest on w kokpicie, mamy to urządzenie imitujące
kokpit sterowniczy po prostu jest nadrukowanym elementem, który w wielu setach Star Warsowych dostajemy bardzo często. Reszta to naklejki, ale muszę przyznać, że nie są najgorsze, chociaż jest ich całkiem sporo, jak na ten set 285 elementów, no to nie są inwazyjne, więc tutaj dobrze pasują do całokształtu. Co mnie zaskoczyło w tym secie? Jego rozmiar, ponieważ gdy zacząłem go składać i zobaczyłem, jaka jest długość tego setu, i tego nie widać tak bardzo na pudełku chociażby, nawet tego nie widać, gdy figurka stoi przy nim, dopiero gdy zaczynamy go składać, widzimy, że on naprawdę nie jest jakiś taki mały, pokraczny, tylko jest taki konkretny, więc to 159,99 katalogowo nabiera większego sensu i myślę, że cena jest w miarę adekwatna do tego, co tutaj dostajemy. Prawie 300 elementów, 3 figurki, z czego jedna jest unikatem, więc myślę, że nie jest najgorzej. No ale co do samej konstrukcji, to mamy oczywiście stud shootery, które możemy sobie odpalać tutaj. Są one troszeczkę inwazyjne, mogłyby być bardziej schowane gdzieś pod spodem na przykład. Wyglądałoby to lepiej, bo nie wyglądałoby to po prostu. Może w ten sposób to Wam przekażę. Co do na przykład naklejek, no to mamy tutaj zaklejone cały tutaj ten ogon. Fajnie to wygląda. Plusem jest to, że szybka była nieporysowana. Mamy tutaj kokpit sterowniczy. Zaraz sobie zajrzymy. Odchylamy szybkę w ten sposób. No i zaglądamy do kokpitu i jest miejsce dla Obi-Wana. Gdzie pakujemy naszego astromecha? Ano, mamy dwie opcje. Możemy sobie go włożyć tutaj w tą część, czyli odchylamy sobie ten schowek i nasz astromech bez problemu pakuje się do środka. Zapinamy go i nam nigdzie nie wyleci. Niestety przy próbie założenia już nie działa, więc nie możemy sobie zamontować tego motywu, ale gdy zrobimy taki myk, zdejmiemy główkę astromecha, to sobie zamykamy bardzo prosto i tu mamy specjalne miejsce, tak jak oczywiście w filmach astromech podczas lotu tutaj nadaje, steruje i podpowiada Obi-Wanowi albo innemu pilotowi, który steruje jakiś inny pojazd, z tego miejsca pomaga po prostu w bitwie bądź w podróży. Co jeszcze? Mamy tutaj jakąś stację nadawczą, jakiś mały radar, coś w tym stylu. Jeżeli chodzi o to, jak on stoi, to tutaj mamy takiego całkiem sporego klocka, który trzyma ciężar całego tutaj tyłu, no bo jest jakby tutaj kondensacja klocków, ale mamy tutaj ładną stopkę, która przy postawieniu sobie tego myśliwca ładnie się prezentuje i naprawdę spoko to wygląda, ale gdy chcemy się bawić, to możemy sobie bez problemu ją schować. No już wygląda to też o wiele lepiej i gdzieś ona się chowa i nie jest tak bardzo widoczna. Dobra, odpalamy stopkę z powrotem. Jak to się prezentuje z tyłu? No mamy dwa silniki, niezbyt duże, ale na pewno są dość mocarne i potrafią tutaj wynieść Obi-Wana do największych i najdalej położonych galaktyk, więc nie ma z tym problemu. Dobrze to wygląda. Od spodu mamy również dwa zaczepy, tutaj i tutaj. I tutaj sobie możemy na przykład zaczepić miecz świetny, gdy pakujemy Obi-Wana do środka. No to miecz świetny może sobie iść tutaj schowany i nie ma problemu. Coraz częściej używana opcja w tych statkach z Gwiezdnych Wojen, tych takich powiedzmy myśliwcach i tym podobnych, żeby ten miecz świetny nigdzie się nam nie zagubił, to możemy sobie go po prostu tutaj podczepić. To jest zdecydowanie na plus. Co do konstrukcji, bardzo fajna. Fajne kolory, bo mam tutaj ten bordowy kolor i całkiem sporo różnych elementów, więc można sobie to wykorzystać również gdzieś indziej, gdy mamy na to ochotę. Nie musimy trzymać oczywiście tego setu w takiej formie, bo niektórzy kupią go tylko i wyłącznie dla figurki. Ale sam Starfighter jest naprawdę bardzo fajny i myślę, że na półeczce będzie ładnie się prezentował. Gdy postawimy sobie jeszcze figi obok, no to naprawdę będzie tutaj cieszył oko. Tak jak powiedziałem, zaskakuje, ponieważ jest spory. Wydaje się o wiele mniejszy na pudełku, o wiele mniejszy gdzieś na zdjęciach. Także to pozytywne zaskoczenie, jeżeli chodzi o ten set. Generalnie zrobiłem podsumowanie, omawiając ten set, ponieważ raz, mamy bardzo unikatową figurkę. Dwa, konstrukcja tego statku jest naprawdę dobra i nie mogę się za bardzo tutaj do niczego doczepić. Naklejki są oczywiście, ale też wspomniałem o tym, że nie są jakoś bardzo inwazyjne. Nakleja się bardzo prosto, więc nie ma żadnego problemu.
Rozmiar statku naprawdę zaskakuje i to jest na plus, ponieważ nie jest małą pierdółką, tylko naprawdę robi wrażenie. 285 elementów, 3 figurki, w tym jedna unikatowa, dostajemy bardzo fajnego Obi-Wana i tego Astromecha R4. Co mogę więcej powiedzieć? 159,99 katalogowo, oczywiście można dorwać go taniej i na pewno za niższą cenę niż katalogowa zdecydowanie opłaca się nabyć ten set. Co Wy myślicie na temat tego zestawu? Oczywiście dajcie znać w komentarzach, a ja widzę się z Wami już wkrótce. Tyle ode mnie na dziś. Do zobaczenia. Cześć!